Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracam do DMC Devil May Cry Definitive Edition. Przed nami misja 19, twarz demona, przedostatnia misja w całej grze. Tak więc definitywnie ten odcinek jest odcinkiem ostatnim. Czas rozpocząć najgorszą walkę z bossem w tej grze. Najpierw obowiązkowo mnóstwo biegania, bo DMC to lubi. Why did you kill my child? A czemu ty zabiłeś moją matkę i uwięziłeś ojca w wymiarze poza fabułą? So it was revenge. I see. It was more than that. Oh. It was for freedom. Freedom. You seem to have all the freedom you need. The freedom to murder my heir. I'm not talking about my freedom. I'm talking about mankind's. Mankind? And what would mankind do with freedom, do you suppose? Because when I arrived, they had it. And what do you think they did with it? They fought, they killed, they starved. Nie, wszystko fajnie, pięknie, Mundus, rozumiem, do kogo z tym zmierzasz. Może masz nawet trochę racji, ale wiesz, jakby sprzedajesz napój gazowany, który naprawdę jest szczynami sukuby, tak więc jakby twoje argumenty i ta filozofia jest inwalidą. Nałóż perukę i powiedz nawet za milion lat. To podziała. You're right. It wasn't for mankind, it was... By the way, it was for revenge. Mandus widział, że to Virgil zabił Lilith i jej dziecko. Killing your child like that? A nie Dante, prawda? Tak, just saying, taki mały szczególik, nie? One of you little demon bitches? Priceless. Taka scenka jest całkiem okej. Jest całkiem niezła. Byłoby niezręcznie, gdyby bohaterem tej gry była kobieta, a nie facet, nie? To jest fizycznie niemożliwe. To jest fizycznie niemożliwe, to co mówisz. O, jak podskoczył, ale dzielny. Déjà vu. Virgil miał wyraz twarzy, aby chciał, nie wiem, dotykać w nieprzyzwoitych miejscach tą bramę, a nie ją zamknąć. Ten efekt wygląda bardzo słabo. Czas pokazać ludziom, jak naprawdę wygląda świat. To jest traumatyczne i zabójcze dla wielu osób. Virgil coś zrobił! Zajęło mu to tylko 19 misji. I tak, Virgil najwidoczniej cały czas umiał się teleportować. Nigdy nie wykorzystał tej zdolności. Ah!
Okej, to wiem, że to gówniarskie, ale całkiem mnie to rozbawiło. You took your time. You're welcome. I z jakiegoś powodu Mandus, który dalej ma sporo potęgi za pasem, mimo że utracił sobie śmiertelność, postanawia walczyć w najbardziej idiotyczny sposób, jaki mogę sobie wyobrazić. Nie przyjmuje swojej demonicznej formy. Nie. Zbiera do siebie złom i walczy tym. I Mandus jest najbardziej żałosnym bossem w tej grze, definitywnie. Mandus. A więc to jest Mandus. You ready for this? We can kill him now? Hellgate is shut. Never! Any ideas? You see that eye of his? Yes. His demon child had something like that. We start there. We'll have to get it open. You're an asshole! Wiemy. Keep him busy. I'll try and get the eye exposed. Don't attack him. Just stay alive until I expose his eye. Ten miecz był zanimowany. Sekwencja biegana. Yeah. Dante, do something. Virgil, pierwszy raz w akcji i już trzeba coś zrobić. Teraz ta scena nie ma sensu, jeśli gracie na trybie hardcore'u, ale wiecie... Now, Dante! Get to the eye! Devil Trigger Dantego z DMC Devil May Cry... Tak? Unosił wrogów w powietrze i zatrzymywał czas, tak więc zatrzymanie czasu ma sens, jeśli gracie na zwykłym trybie. To było fajne ujęcie. Good save. Look, he's showing cracks. Dante, you see that? Yeah, I see it. He's still in there. We need to get in there and kill him. Okay. Come on, let's go. Bardzo mi się podobał Mandus jako zły, łysy gościu w garniturze, który rzuca lekko samoświadome teksty. Mandus is merged with his physical body. That's why he's protecting it. So if we kill his body, tego Mandusa lubiłem. Tego Mandusa tutaj nie lubię. Zmienił się wytypowy Hulk miażdżyć, wiecie o co chodzi. Dosłownie deptamy po ludzkich trupach. A tak, Virgil ma magicznego kopniaka otwierającego bramy. Cóż za wyzwanie, prawda? Tylko umiał się teleportować. Czasny bałt. Oho. Co to był za krzyk? A. O mój Boże. What have you done to him? I przechodzimy do samej walki. Dobra. I tutaj zaskoczenia brak. Okładamy gnoja po łapach. Fuck.
Aj, kurde! Odbicie tej kuli te... O, szlak. To jest, nie wiem, klucz do szybkiego zwycięstwa. Ta kula urwie mu rękę, jeśli nie zostanie. Jak się bawicie? Jak zapytam? Muzyka jest dobra, ponownie. Chciałbym wiedzieć, co się kurwa dzieje. Hop. A, dobra. Tak, ma ten sam motyw co Sukuba, mianowicie zalewa platformę jakimś szajsem. To musimy przeskoczyć na kolejną. Generalnie jakby animacja rozwalania ręki i w ogóle byłaby naprawdę imponująca, jeśli przeciwnik byłby bardziej, wiecie, stały. Jeśli wiedziałbym, że wiecie, zadaje mu ból czy coś takiego, był bardziej mięsisty, a nie był kawałkiem wszystkiego, co Mandus znalazł dookoła siebie. O mój Boże, nie mam timingu w ogóle. Widzieliście ten damage? Okej, okay. I to już, Mandus pokonany. Nie żartuję, to nie jest pierwsza faza, albo jedna z faz, czy nie wiem, coś takiego. Nie, to koniec. Mandus jest kuźwa żałosny. Chyba na poprzedniej serii zabiłem go bez otrzymania ciosu? Nie, że to był imponujący, czy coś. Żeby nawet ten finisher był taki sobie. Nie wiem. Dużo niesprecyzowanych rzeczy nie pasuje mi w tej walce. We did it. I did it. Ostatnie dwie misje bardzo staram się zbudować na siłę więź między Dante i Virgilem, prawda? I co było spoko, gdyby nie działo się to w ciągu ostatnich dwóch misji z 20. Ludzie będą mieli sporo pytań. Tak tylko mówię. To jest chyba coś, czego nie było w oryginale, mi się wydaje. Tak. Limbo zawaliło się do świata ludzi? Świat ludzi zawalił się do Limbo? Przebudziliśmy się. O mój Boże, jedyne S na tej serii. O mój Boże, i tak punkty z tyłu były kurwa C. Wow, ale... Och. Lubię to, że ostatnia misja nazywa się dosłownie zakończenie. To może... To może się przydać. Nie musi, ale może. No dobra, no to startujemy. 20 misja, zakończenie. Rozpocznij zakończenie. I to jest ten moment, kiedy ta gra do tej pory miała wady fabularne. Miała je, a w tym momencie wszystko wypierdoli się na pysk. Limbo has collapsed into the real world.
What was once hidden is now laid bare for all to see. Revolution is in the air. I never believed I'd live to see this day. It's the beginning of the end for the demons. Jesteście pewni, że to ludzie wygrają tą rewolucję? The path is clear for us to rule. Ale jak to? The path is clear for us to rule. To rule what? This. Everything. Virgil. You mean like Mundus? No. No. We'll be nothing like Mundus. We'll respect our subjects, not enslave them. Subjects? He means you. He means humans. I thought they were fighting for freedom. O swoją własną wolność. It was his freedom we were fighting for, not yours. Don't be so simplistic. Humans are frail. They're like children. They need protection. Not just from others, but from themselves. We, you and I, have saved them. You and I saved them? Who else? A human. Cat was useful, but... Useful? Cat saved my life. Cat held out under torture to keep your existence a secret. Cat led us through the tower to Mundus's lair. We would have failed 20 times over if it weren't for her. Listen. If you can't see the chaos that humans will cause, if you don't want the responsibility of protecting them, then stand aside. I w tym momencie jakby w sumie Mundus miał rację, bo... I didn't help you destroy Mundus so that you can take his place. Nie było to dobre, ale był porządek. A teraz Virgil chce zrobić to samo. And I can't let you stop me, brother. Stand aside. Don't do this. Virgil, please. Stay out of this! O mój Boże, jak ja nienawidzę tego twistu. Jakie to jest wymuszone. Jakie to jest beznadziejne. Jakie to jest słabe. Jakie to jest oklepane. Jakie to jest znikąd. To jest fatalne. I dlatego Virgil to fatalnie napisana postać. Przez ten jeden twist, przez ten jedno wymuszenie. Ponieważ Ninja Fiori nie mogli sobie odpuścić. Nie mogli sobie odpuścić, żeby na końcu... Oj, Rebellion totalnie znikąd, super. Nie mogli sobie odpuścić, żeby na końcu nie było pojedynku między Dante a Virgilem. Bo jakby inaczej, prawda? Więc wyciągnęli ten wątek z dupy i uczynili go motywem ostatniej misji. Virgil był przedstawiony jako taka miękka dupa do tej pory, że naprawdę nie mam pojęcia, że jakby to jego zachowanie nie ma kurwa sensu. A jest kurwa groźny, naprawdę. O wow, trafiłeś mnie, jestem pod wrażeniem. Walkę z ogólnie drętwa w chuj, jakby co, tak jakbyście pytali. Ojej. A, come on, wybiłem się. Tak, jest przerywana tego typu szajsem. W ogóle ja lubię to, że całym dosłownie ustaleniem współpracy wcześniejszej Dantego i Virgila był fakt, że... O mój Boże, muszę na przykład... Wow. Że Virgil jest za słaby, żeby toczyć tą walkę sam. Potrzebuje Dantego, bo to, wiecie, Virgil jest mózgiem, Dante z mięśniami. I okej, dobra, to jakieś założenie, nie dobre, ale jakieś założenie, prawda? Teraz, no cóż, Virgil mimo tego, że nie ma szans myśleć o, że nie ma jakby, nie ma prawa myśleć, że ma szansę w tym pojedynku,
walczy z jakiegoś powodu. Sorry, brother. Jeśli chcieli mieć twist na ostatnią misję, mogli rozwiązać to na tyle sposobów. Można było wprowadzić na przykład, nie wiem, anioły do gry, czy coś takiego. Hej, nie wiem, Mandus umiera, pojawiają się anioły. Może to one są przyjąć władzę, albo nie wiem, okazuje się, że anioły jakimś cudem są jeszcze gorsze od demonów. Oj. Oj, kurde, dalej, Dante. Czyli, ziom. I tak, ogólnie walka z Virgilem jest festiwalem bloków. I bardzo wolnych animacji. Ops. I chwytania go. Bardzo dużo chwytania go. Och, och, och. Jak rzuca tymi mieczami, to najlepiej... Coś się dzieje, Virgilu. To najlepiej zakręcić kosą, to powinno odbić wszystko. Ten miecz powietrzny też można odbić, jakby co. Dostał własnym mieczem! Nawet nie tyle, że go odbiłem, po prostu... O. Po prostu wpadł w niego. Tak. Lubię tak, Virgil glitchuje się naprawdę. Bardzo dobrze dopracowana animacja. Jak to jest, że generalnie Dante mając jakby nie wiem, z 5-6 broni w ekwipunku i ta broń jest bezpośrednio związana tym razem z rozwojem Dantego jako... Wiecie, jako poziomu mocy, tak to nazwijmy. I Virgil mając tylko swoją gównianą katanę robi to. Stawia opór. Śmie stawiać opór. By the way, Virgil czekał, aż podejdę i go pobije. Opsa. Ja ci nie widziałem, ale Dante już tak najwyższym. Wow, byłeś tak blisko. Tak blisko. Tylko stał 3 metry dalej. I on też ma Devil Trigger. Skąd? Czy miał tę samą dziwną ścieżkę spirytualną co Dante? Nie wiemy, nie wiemy. I tak, to jest całkiem zabawne, bo jakby się nad tym zastanowić, to Devil Trigger Virgila to doppelganger, a Devil Trigger Dantego to... to Quicksilver z Devil Trigger 3. No wiecie. Śmieszne małe nawiązania. Ogólnie klon Virgila. No. Wow, znowu padł własny miecz. Nabija nam. Nie ma ograniczonego życia, ale nabija nam swoim jestestwem nasz Devil Trigger. Atakując właśnie klona, dostajemy pasek Pity. Niestety Dante odmawia lokowania się na klonie, co jest problemem. O nie. Biorę mnie na dwa baty, ładnie. Come on, dajcie mi spokój. Chciałbym zaatakować klona, bo żeby skończyć tą walkę trzeba Devil Triggera niestety, o właśnie. A nie, nie trzeba, chuj, poprawili to, racja, zapomniałem o tym. Zakończenie tej walki miało więcej sensu po stołowej wersji DMC, jakby co. Czyli się mówię o DMC Devil May Cry z PS3, nie o Definitive Edition. By the way, ta rzecz z łapaniem miecza to jest naukowo udowodnione, że jest niemożliwe. I definitywnie jest to bez sensu, kiedy miecz już jest w tobie. Nie wiem czemu. Daj mi jeden sensowny powód, ma być sensowny, rozumiesz? W podstawowej wersji... W
is under my protection now. You've chosen the wrong side. You're not human, Dante. You never will be. Na tej scence, na tym zdaniu kończyła się oryginalna wersja gry. Teraz cutscenka trwa. Wiem, że to tylko mały, głupi dodatek, że Dante chwyta ją za tyłek, ale uważam, że w jakiś sposób ratuje to nieco charakter tej postaci pod koniec, bo pod koniec Dante jest zbyt miękki. Staje się zbyt, wiecie, zbyt miękki po prostu. A to pokazuje, że okej, jednak jest tam jeszcze trochę Dante, którego poznaliśmy na początku. I teraz generalnie tak, gwoli ścisłości dla tych, którzy nie wiedzą, walka z Virgilem kończyła się inaczej w podstawowym Devil May Cry, DMC Devil May Cry. Mianowicie Virgil klękał na kolano, mając zero zdrowia i jego klon przyjmował wszystkie ciosy na siebie, nieważne czym i jak atakowaliśmy. I jedynym sposobem, żeby dobić Virgila było... Ta lokacja nie wygląda tak ładnie jak na tej scence. Było nabić Devil Trigger, odpalić go, który, dla przypomnienia, Devil Trigger w podstawowej wersji unosi przeciwników w powietrze i w tym momencie klon został wyrzucony w powietrze, a my możemy dobić Virgila. Tak więc to jest całkiem spoko. Całkiem spoko, że to zmieni. W sensie jakby miało to więcej sensu wcześniej, ale wiecie o co chodzi. A, tych scenek nie ma w tej grze na przykład. Just saying. O, to jest z pierwszego trailera. Patrzcie, Dante z papierosem. Legendarny Dante, rzadko widziany. Dobra, i teraz DMC Devil May Cry to jest twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o wystawienie temu konkretnej oceny. W sensie, nie wystawiam tutaj ocen, ale wypowiadam się. Lubię tą grę, osobiście lubię ją. Generalnie tak jak wiele osób pisze i to jest coś, z czym się poniekąd zgadzam, poniekąd nie. Mianowicie, najbardziej tej grze szkodzi jej tytuł. Gdyby ta gra nie nazywała się DMC Devil May Cry, tylko nazywałaby się na przykład, nie wiem... Jack Demon Killer i główny bohater nie nazywał się Dante, tylko Jack. Jego miecz nazywał się nie Rebellion, tylko nie wiem, Devil Killer czy coś takiego, whatever. I miałby brata, kuźwa, o imieniu Stefan, a nie Virgil, to wiecie dokąd z tym zmierzam. Nie byłoby aż takiego hejtu, bo przez to głównie ta seria cierpi. I cierpi na tym podwójnie generalnie, ponieważ przede wszystkim oczywiście odbiór fanów jest fatalny, ponieważ fani nie lubią, jak się robi coś inaczej. Wszystko musi być zawsze takie same. Jak robisz coś inaczej, to jesteś zły, szatan, Hitler i w ogóle nie masz prawa grać, nie jesteś fanem. Wszystko ma być takie same, jakie było, kiedy pierwszy raz wyszło. I to się tyczy każdej gry ever. Final Fantasy, Devil May Cry, Resident Evil, Tomb Raider. Patrzę na półkę z grami, nie wiem, Assassin's Creed, Dragon Age. Wszystko, co wymieniam, ma być takie same jak na początku, ponieważ inaczej jest złe, niedobre, B i bohater nie ma białych włosów, tak? Więc tak to działa. Ale jest nieco istotniejszy sposób, czemu ta gra... Jest nieco istotniejszy powód, czemu ta gra cierpi z powodu swojej nazwy. Mianowicie przez to, jak fani zareagowali na ujawnienie tej gry. Na ujawnienie tej gry i przez to, jak na to ujawnienie zareagowali fani i jak twórcy zareagowali na reakcję fanów, mianowicie zmienili część gry wylądowała w koszu,
cały styl, cały klimat gry został totalnie przemieniony, tak by było to bliższe oryginalnemu Devil May Cry, a nie powinno być bliższe. To reboot i generalnie, jeśli ktoś nie rozumie słowa reboot, to jest po prostu, niekoniecznie nie zna słowa. Jeśli ktoś nie rozumie, co znaczy restart, świeży start, to jest po prostu głupi. Dlaczego od czegoś, co jest świeżym startem, rozpoczynajmy od nowa, wymagacie, żeby było dokładnie takie samo jak wcześniej? I ponadto, twórcy zdecydowali się to zmienić, przez co Dante z DMC zachowuje się podobnie jak Dante z Devil May Cry 3. Ma mniej klasy, przeklina i ma zupełnie inny rozwój postaci, ale jako bazowa postać zaczyna w identyczny sposób praktycznie. Jest lekko duchem, który ma na wszystkich wyrąbane, niczym się nie przejmuje i ta cecha ich łączy Dantego i Dantego łączy ich przez znaczną część właśnie DMC Devil May Cry oraz Devil May Cry 3. Zmodyfikowane, obstawiam, że generalnie Virgila albo nie miał być w ogóle w podstawowej wersji tej gry, albo był totalnie inaczej napisany, ponieważ nie wierzę, żeby ten na siłę plot twist był przygotowywany od początku, że był od początku w zamyśle. Myślę, że generalnie wyglądało to tak, że twórcy mieli plan na grę, rozpiskę, wszystko fajnie przygotowane, potem zobaczyli reakcję fanów i bali się, ponieważ Ninja Fury robiło to na zlecenie Capcomu, generalnie to jest... To nie tak, że Capcom robi sam sobie grę i ona mu nie wychodzi i Capcom może o niej zapomnieć w tym momencie. Nie, to było... Jakby Capcom zlecił Ninja Fury robotę. Oni musieli ją wykonać. I jeśli by jej nie wykonali dobrze, jeśli DMC Devil May Cry sprzedałby się źle, jeśli miałby fatalne oceny, to myślę, że Ninja Fury mogłoby się nie podnieść. Ta firma mogłaby przestać istnieć w ogóle. Bo Capcom prawdopodobnie pociągnąłby ich do odpowiedzialności, bo tak się robi w biznesie, prawda? Więc Capcom generalnie wziął... ze swojej oryginalnej gry, Ninja Fury wziął to ze swojej oryginalnej gry, co się nadawało. Resztę zaczęli pisać zupełnie od nowa i dlatego ta historia jest taka na pół gwizdka. Z jednej strony mamy trochę, wiecie, walki z propagandą, trochę walki z polityką, walki z korupcją i to wszystko jest, wiecie, zmanifestowane pod formą demonów oczywiście, pod postacią demonów. A z drugiej strony mamy Dantego, który jest bardzo podobny do swojego odpowiednika pod względem charakteru. To konkretnie mówię oczywiście o Devil May Cry 3, do tego Dante jest mu najbliżej, potem to już się bardzo rozbiega. I w ten sposób powstała ta gra, powstała z dwóch niepasujących do siebie części, ponieważ Ninja Fury nie mogą sobie pozwolić na usunięcie calutkiej gry, którą prawdopodobnie mieli w tym czy innym stopniu albo rozpoczętą, albo przygotowaną, albo rozplanowaną przynajmniej w, nie wiem, bardziej profesjonalny sposób. Ale no cóż, wyszło to jak wyszło, ponieważ no, chciało być jak DMC Devil May Cry, bo chciało być jak właśnie Devil May Cry 3. Tak więc to jest słabe. Plot twist z Virgilem jest słaby. Właśnie wątki realnoświatowe są słabe. Kat mi się bardzo podoba jako postać. To jest, generalnie Kat jest na moje tym, czym powinna być Kyrie z DMC 4. W sensie wiem, że chcieli umieścić koło Niro normalną dziewczynę, która normalnie, jak normalna osoba reagowałaby na to, co widzi, ale generalnie to totalnie im nie wyszło i Kyrie jest irytująca, słaba, mierna i gra byłaby lepsza, gdyby jej tam nie było. I DMC, i mimo tego, że Kyrie ma dwie linijki dialogu, jest niewidoczna na ekranie, ma dwie linijki samego audio w DMC 5, to twierdzę, że te dwie linijki dialogu w DMC 5 oddają tej postaci więcej szacunku niż cały jej występ w Devil May Cry 4. A Kat taka nie jest. Kat jest spoko. Kat ma rozwój postaci. Kat ma swój ustalony charakter, który musi się zmienić, dostosować. Który ewoluuje, który jakby, powiedzmy, mamy więź z Dante i ona też zupełnie się zmienia. Dante dojrzewa dzięki niej, ona zaczyna go akceptować i zaczyna widzieć, jak to wszystko wygląda. Rzeczy właśnie takie, jak, nie wiem, ta scena, kiedy, wiecie, musimy bronić Virgila i Kat, bo coś tam hakują. I potem właśnie wbija antyterrorka. To jest naprawdę dobra scena, naprawdę dobra, mocna scena. Potem właśnie fakt, że w dalszym ciągu Kat utrzymuje tajemnicę Virgila przed Mandusem, który ma nieskończoną moc i może robić jej absurdalnie brutalne rzeczy. To jest mocna rzecz i nie jest to pokazane w creepy, edgy sposób, bo ta gra jest taka niesubtelna, że bez problemu moglibyśmy tam zobaczyć, nie wiem, Mandusa, który, nie wiem, łamie Kat ręce, albo bije ją, albo, nie wiem, przebija jej ciało, nie wiem, śrubokrętem, wiertłem. Generalnie nie zdziwimy się, jeśli ta gra w pewnym momencie poszłaby w tym, żeby zasugerować nam, że Mandus zgwałcił Kat. Nie zdziwimy się, jeśli by w to uderzyli, ale nie uderzyli. Pokazali to w bardzo, powiedzmy, nie wiem, w cudzysłowie, smaczny sposób, powiedzmy. Ze szacunkiem dla postaci. Tak więc
To jest mega fajne, Kat to fajna postać. Dante daje radę w środku historii, kiedy normalnieje, kiedy Dai ma swojego pazura, ale już jest normalniejszy, nie jest już takim edgy nastolatkiem, który buntuje się, klnie i hejci, bo może, bo nie wiem, bo to jest takie cool i to przyciąga dzieciaki do gier, nie? Wiecie, bohater, który pokazuje wszystkim fucki i używa fucków co, nie wiem, co trzy razy na zdanie i tak dalej, tak? Więc to jest fajny Dante. Pod koniec troszeczkę mięknie, ale no cóż, co zrobić? Bo definitywnie widać, że Ninja Fiori miało plan na sequel. Widać to i w tym zakończeniu, i w zakończeniu DLC Upadku Virgila, które dzieje się zaraz po zakończeniu tej gry. Widać, że Ninja Fiori miało plan na tą serię i ta seria nigdy to nie wróci, mimo tego, że jakby główny producent Devil May Cry 5 powiedział, że wolałby zobaczyć sequel DMC Devil May Cry niż Devil May Cry 5, no to jakby mogę zrozumieć, skąd pochodzi to zdanie. Nie podoba mi się to, bo jest to, bo DMC 5 jest cudowną grą, ale rozumiem, skąd to pochodzi, bo ten świat ma potencjał. Generalnie nawet nie liczyliśmy wątków aniołów, w końcu one też są w tym świecie. Rywalizacja Dante i Virgila zmierzałaby w jakiś punkt, czy w dobry, czy w zły, ciężko sobie wyobrazić, ale w jakiś punkt na pewno. Na pewno Kat po tych wszystkich przeżyciach zachowywałaby się inaczej, to też było ciekawe. Na pewno Dante w jakiś sposób starałby się pomóc ludzkości zrozumieć demony. Być może doszłoby do założenia agencji Devil May Cry, która właśnie wtłaczałaby, chroniłaby ludzi przed demonami, a także właśnie wtłaczałaby to, jak demony działają, czego ludzie mają się wystrzegać, jak mają się sami bronić. To byłby fajny kierunek. W sensie fajny, potencjalnie fajny. Nie wiemy, jakby to wyszło oczywiście w praktyce, ale na papierze brzmi to całkiem fajnie. Można było naprawdę dużo rzeczy zrobić z tą grą i myślę, że byłoby to całkiem spoko. Nie żałuję, że DMC 5 wyszło zamiast tego. To jest jedna z moich ulubionych gier ever. Dobrze wiem, że zaraz po zakończeniu nagrywania wracam do grania na własną rękę w DMC 5. Tak więc wow, poważnie, kurwa, ja idę, kamandro, daj mi spokój. Jakby, więc cieszę się, że ta gra wyszła, ale nie mam nic przeciwko, gdyby tuż koło DMC 5 powstało DMC Devil May Cry 2, gdzie Ninja Fiori, jakby nie wiem, Capcom powiedział mi Ninja Fiori, ej chill, wykonujcie swoją robotę, nie przejmujcie się nami, nie przejmujcie się naszą serią, nie przejmujcie się ilością dislike'ów pod waszymi trailerami, one nic kurwa nie znaczą, to dzieci płaczące, że Dante nie ma białych włosów, tak więc i nic poza tym, tak więc nie przejmujcie się tym i wykonujcie swoją robotę i zróbcie to po swojemu, pokażcie nam historię, którą chcieliście nam pokazać, postacie, które chcieliście nam pokazać i walkę, którą chcieliście nam pokazać, bez inspirowania się tym, co my robimy. Macie tutaj nazwę Devil May Cry, macie Dantego, zróbcie z nim co wam się żywnie podoba. Bo to będzie wasz Dante, nie nasz Dante, tylko wasz prywatny Dante, który jest waszym dzieckiem, a nie naszym. Od nas dostał tylko imię. I fajnie byłoby, gdyby coś takiego powstało. Nie mam nic absolutnie przeciwko temu. Oczywiście tak, rozgadałem się o fabule i nawet nie znałem walki. Walka jest mega fajna. W sensie generalnie jakby DMC Devil May Cry ma ten problem, że kiedy gracie w zwykłe Devil May Cry i zaczynacie i macie jeszcze mało ruchów i mało broni, to nie odczuwacie tego aż tak bardzo. W sensie to są wasze ruchy, z tym musicie sobie radzić i dalej walczy się bardzo przyjemnie, dalej feeling jest dobry, dalej nie brakuje wam ruchów, nie brakuje wam opcji, cały czas je macie. A tutaj póki Dante nie zdobędzie wszystkich czterech broni, oczywiście plus startowego Rebelliona i startowych pistoletów, to jest... Czujecie się jak bez ręki, czujecie się jakby walka była ograniczona. Dopiero kiedy zdobywacie wszystkie bronie, kiedy zabijacie Boba Barbasa, to wszystko staje się piękne, płynne i nagle czujecie, że macie narzędzia, że twórcy dali każdemu z tych narzędzi jakąś funkcję i te wszystkie funkcje są niezbędne, żeby wycisnąć 100% z tego systemu walki. To nie tak, że... Wiele osób, na przykład grając w Devil May Cry 5, że tak porównam, często mówi, że hej, nie używajcie wszystkich broni, nie komplikujcie sobie, możecie przejść tą grę używając jednej albo dwóch broni i w dalszym ciągu będziecie kosić dobre oceny i w dalszym ciągu będziecie się świetnie bawić bez tego całego zamieszania. Przez to część osób nawet nie próbuje niektórych bardziej egzotycznych broni. W moim przypadku było tak w przypadku Lucifera w DMC 4. Bardzo rzadko używam tej broni i przekonałem się do niej dopiero
podczas platynowania gry. To, czyli lata po pierwszym zagraniu w Devil May Cry 4 na PS3 jeszcze. Platyno biorę na PS4. Tak więc wiecie. A tutaj twórcy chcą, byśmy używali wszystkiego i to jest spoko, ale niestety właśnie niesie ze sobą tą wadę, gdzie pierwsze poziomy, gdzie mamy tylko Rebelliona, tylko Ebony Ivory i potem bardzo powoli zdobywamy młot, kosę, rękawice i potem dopiero Akile, no to dopiero potem czujemy, że zyskujemy to, co powinniśmy mieć od początku, ruchy. I nie mówię, żebyśmy zaczynali z pełnym arsenałem, to by było złe, ale po prostu te funkcje tych broni są tak twardo do nich dopisane, że bez tych funkcji czujecie się źle w walce, przynajmniej ja się czuję źle w walce. Tak więc to jest wada. To jest wada, która, żeby nie było, przenosi się jeszcze na DLC, ale to jest jakby... Tym zajmiemy się w osobnym odcinku, w osobnych odcinkach. Spoko. Walkę spoko, otoczenia absolutnie wymiatają. Chciałbym, żeby DMC, Devil May Cry seria od samego początku było tak liniowe jak ta gra, ponieważ liniowość to jest jedyna opcja, gdzie kurwa Devil May Cry ma sens. Żadnego backtrackingu, żadnego szukania igły stogusiana w Devil May Cry 3, w Devil May Cry 1, backtrackingu z Devil May Cry 4, zero, nic z tego, idziemy do przodu i walczymy. I to samo na szczęście zastosowane w Devil May Cry 5 i to jest cudowne. To jest jedyny słuszny sposób, w jaki tą grę powinno się przechodzić. Liniowo, skupiając się na fajnych lokacjach, na delikatnych elementach zręcznościowych i przede wszystkim na soczystej walce, a nie na łażeniu i, nie wiem, szukaniu, gdzie musimy wsadzić kuźwa kamień w ścianę, tak więc... Wiem, że to wynika z tego, że właśnie Devil May Cry pochodzi jakby z odrzutem z Resident Evil, a Resident Evil wcześniejszy miały te właśnie idiotyczne założenia, gdzie nie lizaliśmy każdą ścianę i patrzyliśmy, gdzie co włożyć. I to są idiotyczne założenia i nie działa to ani w Resident Evil, ani w Devil May Cry. To jest kurwa fakt po prostu, to idiotyczne założenie. Tak więc tego ta gra nigdy nie potrzebowała. Ta gra zawsze powinna być liniowa. DMC Devil May Cry pokazało, że można i DMC 5 wzięło to i uczyniło to dokładnie tym samym albo nawet lepszym. Elementy rzeczywistościowe są spoko. Generalnie oczywiście nie wszystko tutaj działa idealnie, bo widać, że niektóre misje są ewidentnie przedzielone na pół w bardzo dziwnych, nienaturalnych miejscach. Widać generalnie, że niektóre misje są przedłużone pustymi korytarzami, którymi Dante biegnie bardzo wolno. Są takie pomyłki jak misja, gdzie biegniemy za Kat. Takie pomyłki jak misja, gdzie ratujemy samochód Virgila oraz Kat przed Limbo. To są misje pomyłki. To są rzeczy, które nie powinny dziać się w grze z Devil May Cry w tytule. Muzyka jest zarąbista, grafika utrzymuje się dobrze, twierdzę, że na zbliżeniach wygląda nieco gorzej, ale kiedy Limbo rozkłada się, rozpada, składa, wywija przed wami, to wygląda to niesamowicie, absolutnie cudowne doświadczenie. Gorzej wygląda prawdziwy świat, jest szarobury, być może to było takie, wiecie, celowe pokazanie kontrastu między dwoma światami, ale po prostu zwykły świat i zwykłe cutscenki wyglądają miernie. Virgil jest bardzo miernie napisany, ta postać jest bardzo niekonsekwentna. Generalnie nawet nie miałbym z tym problemu, gdyby Virgil od początku dał jakieś, wiecie, sygnały, że gardzi ludźmi, że chce nimi władać, bo twierdzi, że są za dużymi idiotami i zabiją sami siebie, jak się ich zostawi. Ale to jest ten problem, że Virgil w oryginalnym Devil May Cry nie jest tutaj super porównać tych dwóch postaci, bo one są bardzo inne. Chcę tylko pokazać po prostu, nie wiem, różnicę w pisaniu tych dwóch postaci, że można było zrobić to lepiej. Virgil w Devil May Cry 3, w oryginalnej serii Devil May Cry, tak to nazwijmy, jest gościem, który nie lubi swojej ludzkiej połowy. Bardzo nie lubi. Nie lubi tego, że jest pół demonem, pół człowiekiem. Chciałby być 100% demonem, badassem, takim jakim swój ojciec, ponieważ Virgil w całej swojej nienawiści do wszystkiego widać, że ma mega dużo szacunku dla swojego ojca i ten szacunek chce udowodnić, przewyższając go. Chce pokazać, że jest lepszy od swojego ojca, że mimo słabości, ludzkości w sobie może przewyższyć swojego ojca, że będzie lepszym, legendarnym, mrocznym rycerzem, aniżeli był nim Sparda. I widać to, że Virgil w każdym calu odrzuca tą ludzką stronę. Virgil nie używa broni palnej.
Virgil nie chodzi ubrany w, nie wiem, współczesne, normalne ubrania. Jego płaszcz ma prosty krój, chodzi bardzo elegancko ubrany, patrzy na wszystkich z góry. Kiedy generalnie w fabule pojawia się DMC 3, to ja mówię, pojawia się Lady, praktycznie nie zwraca na nim uwagę i cały czas wręcz wyśmiewa na swój oczywiście Virgilowy sposób Arkama za to, że żałosny człowiek próbował wybić się i zostać demonem. Tak więc Virgil nie szanuje ludzi, uważa ich za słabych, aczkolwiek jest to pokazane bardzo subtelnie. Tutaj Virgil uważa dokładnie to samo, ale jednocześnie twierdził, że jego sposobem na wyrwanie się, jego sposobem na jego wewnętrzną rewolucję i szukaniem wyzwolenia jest hakowanie i zabawa komputerami, wymysłami ludzi. Czymś, co jest oryginalnym wymysłem ludzi. Gościu dosłownie, jakby to już Dante w tej części jest bardziej demoniczny, bardziej dziki, nieokiełznany, oddaje się swoim prymitywnym instynktom. To coś, co można porównać z demonami właśnie, ale to z demonami, aniołami i tak dalej, zwłaszcza z demonami. Ale Virgil tego nie ma, Virgil jest ułożony, Virgil chodzi w bardzo eleganckim, ewidentnie zrobionym przez ludzi ubraniu. To nie jest ten prosty płaszcz, starodawny płaszcz i tak dalej. Tutaj Virgil ma fedorę, chodzi o lasce, ma dobrze dobrane spodnie, ma jakieś eleganckie buciki. Wiecie, o co chodzi? Ten gościu poświęca mnóstwo czasu, żeby ludzie, żeby wszystkich, którzy go oglądają, żeby robił na nich wrażenie. I jego głównym motywem w tej grze jest hakowanie komputerów i na dobrą sprawę wszystkie właśnie zagadnienia związane z systemami, zabezpieczeniami i tak dalej, czyli ludzkimi wymysłami. Ten gościu nie składa hołdu swojemu, wiecie, nefilimskiemu pochodzeniu w żaden absolutnie sposób. Nie ma jakichś dziwnych ołtarzy, czy nie widzimy go klęcząc. I gdyby z Virgila zrobili tutaj na przykład, nie wiem, religijnego fanatyka na moje, to by miało więcej sensu, wiecie. Dante i Kat robiliby swoje, a Virgil jako swoją jedyną deskę ratunku, swój jedyny sposób walki miałby walenie czołem o ziemię i modlenie się do jakiejś dziwnej, niesprecyzowanej siły. To by miało więcej sensu, bo w ten sposób Virgil odcinałby się od świata ludzi i składałby hołd temu, co wierzy, że jest najlepsze, nefilimom, aniołom, demonom, rzeczom lepszym niż ludzie, a jednak tego nie ma. I to jest słabe pisanie w tym momencie po prostu. Ten plot twist jest z dupy i nie wątpię, że... I tak jak mówiłem wcześniej, nie wątpię, że właśnie walka z Virgilem jest tutaj dodana bardzo na siłę. Twórcy prawdopodobnie nie mieli pojęcia, jak to wpleść. Generalnie jakby... Chciałem zobaczyć taką sytuację. Gra kończy się po walce z Mandusem. Virgil i Dante przybijają sobie żółwika, gra się kończy. Dostajemy DMC Devil May Cry 2 i w tym momencie zaczyna coś się rozpadać. Starają się oni dbać o ludzkość, starają się im wytłumaczyć demony, anioły, nefilimów, wszystko to, żeby rozumieli, w jakim świecie, w jakim położeniu się znajdują, ale ludzie jak to ludzie, mają problem z przyjęciem tego samego, podkopują sami siebie, taka ludzka natura, zrozumiałe. Dante akceptuje to, bo Dante był w tym miejscu, Dante zachował się jak człowiek przez większość swojego życia, imprezował, zaliczał randomowe panny, jadł śmieciowe żarcie, niszczył swoje mieszkanie i tak dalej, miał bardzo ludzkie przeżycia. Przez co rozumie ich, rozumie skąd to wszystko się bierze. Stara się rozmawiać z ludźmi ich językiem, na ich poziomie, ale nie. Virgil buduje sobie tą wyniosłość, tą wyższość. On chce nauczać, on chce przekazywać, chce być pasterzem. I w tym momencie zaczyna dostawać, wiecie, jego ego zaczyna rosnąć. I to zakończenie, które mieliśmy teraz, oczywiście bardziej rozbudowane i dziejące się w innym miejscu, mogłoby być zakończeniem DMC Devil May Cry 2, gdzie przyjaźń, więź między dwoma braćmi zostaje zerwana i w tym momencie byłoby to faktycznie, nie wiem, doznanie na zasadzie, o nie, tylko nie to. Virgil i Dante dogadywali się dobrze w pierwszej części, dogadywali się przez większość drugiej części dobrze i nagle jest to przerwane. To byłby cios i dla Dantego, i dla odbiorcy, dla gracza. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Nie poszli tą ścieżką, bo łatwiej jest po prostu wstawić Virgila jako ostatniego wroga. Dosłownie, chciałbym na przykład, żeby pojawiły się anioły w tej grze, bo to jest rzecz, której jakby nigdy... Aniołów nie ma w oryginalnym Devil May Cry. To jest info potwierdzone przez twórców, przez scenarzystów. Nie istnieją anioły w tym uniwersum. Ale tutaj istnieją i poza Ivą nigdy nie widzimy żadnego anioła. I to jest do kitu.
Dobra, mógłbym gadać i gadać i gadać i gadać i nie wiem, wymyślać teoretyczne kolejne części tego reboota, ale to się nie dzieje. Reboot skończony. Prawdopodobnie DMC Devil May Cry 2 nigdy nie zobaczymy, nigdy nie zagramy. Tak więc tyle ode mnie. Mnie gra się podoba, ma swoje wady, ale seria Devil May Cry jest wypełniona wadami. Jedynka ma wady, dwójka to o mój Boże Chryste Panie, osoby, które disują DMC powinny zagrać w Devil May Cry 2. Trójka ma wady, czwórka ma wady, piątka też ma wady i DMC Devil May Cry też ma wady. W dalszym ciągu ma wady, ale jest w dalszym ciągu dobrą grą. Jest w dalszym ciągu dobrą grą. Tylko po prostu szkodzi jej to, że ludzie chcą, żeby była taka sama jak poprzedni Devil May Cry. Ta gra nie musi dorastać do tego tytułu. Ta gra ma ten tytuł i deal with it, ale może być czymś zupełnie innym. Taka prawda. To jest okej, okay. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że podstawowa kampania DMC Devil May Cry Definitive Edition podobała wam się i do usłyszenia dla was już potencjalnie jutro, kiedy rozpoczniemy sobie DLC Upadek Vergila, dziejący się zaraz po zakończeniu tej fabuły. Strzałeczka.